Hej, witajcie, to Shinji, zapraszam was na kolejnego Perfektora. Tym razem zajmiemy się etapem Nailmana. Człowieka gwoździa, którego lekceważenie jest ostatnią rzeczą, którą powinniście robić i... No, sam osobiście to odradzam. Nawet nie wiecie, jak denerwuję się już. Najgorsze jest to, że miałem już ten etap praktycznie nagrany, ale z jakiegoś powodu wyszło to bardzo okropnie. I zwyczajnie nie byłem w stanie tego w żaden sposób przetworzyć. Chyba, że chcielibyście oglądać się dosłownie jakieś 2 czy 3 klatki na sekundę. A jednak odrobinę cenię sobie jakoś moich nagrań. Wiem, że czasami na to nie wygląda, ale... Znaczy jak przynajmniej etap Nailmana ma w miarę sympatyczną muzykę, więc aż tak bardzo nie przeszkadza chodzenie po nim cały czas, jak było to chociaż był Cinnamona. Nawet Rainbow Man miał przeciętny soundtrack. Chyba... Kolejna trójka metrów. Oficjalnie to się chyba metrua nazywa. Jak wiecie, z francuskiego. I w ogóle. A, skaczemy. I pozwólcie, że spadnę w kolce. Or not. Uwielbiam to robić. Nie jestem pewien, czy to jest błąd samej gry. Dobra, chować. Pacyfistą jestem, wiem. Czy zdążę? Nie, nie zdążyłem. No, teraz też nie dałem rady. Dobra, tym razem już jest lepiej. Tutaj raz, dwa, trzy. Wow, nie chciałem tego dać chwilę. No, mam trochę za blisko przyciski na klawiaturze jednak. Dwa. Raz, dwa, trzy. I jedziemy dalej. Swoją drogą. Mega Man Unlimited to jest jedna z pierwszych platformówek, które przechodzę tak naprawdę na klawiaturze. Na ogół przechodziłem je na padzie, bo jest mi zwyczajnie wygodniej, ale... Mam wrażenie, że w Unlimited strasznie ciężko jest się chwytać drabinę wszelkiego rodzaju, więc nie chciałem ryzykować tego, że jakieś głupie rzeczy będą się dziać. Tak? Aczkolwiek przy okazji wyścigów wszelkiego rodzaju, na ogół używam jednak pada. Nie jest mi zwyczajnie wygodniej. Ale wiadomo, co kto woli. B. Jeden metr, drugi metr i kolejne 3 metry, bo czemu by nie. B. Tak czy jak. Stop. Hammer time. Na 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 na. Na na. Can't touch this. Na 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 na. You can't touch this. Na 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 na. Mądrze ataki, które jest, są stosunkowo proste do uniknięcia mimo wszystko. Pierwszym z nich jest... Wow. Rzucanie w nas młotkami. Drugim skakanie i powodowanie kieszeń sięzień, które wprowadza nas z równowagi. A trzecim jest atakowanie swoją głową i wywoływanie fali uderzeniowej. Nic specjalnego tak naprawdę, wszystko jest w miarę łatwe do uniknięcia. Z tym ostatnim atakiem jest trochę ciężko, bo musimy reagować bardziej na jego ruch niż na samą falę, bo przed falą bardzo ciężko jest odskoczyć tak naprawdę, choćbyśmy chcieli. Jeżeli się pojawi, to na ogół się nie wyrobimy. Dobra, skaczemy i zjeżdżamy. Byleby za tak nie skoczył. Co oni strasznie wytrzymali, co naprawdę przeszkadza czasami. Dobra. Dwa, trzy. Skaczemy. Tutaj. Tego metra najlepiej jest się trzymać blisko mimo wszystko. Jakkolwiek paradoksalnie by to nie brzmiało, w tym przypadku jest to bezpieczniejsze. Na ogół sytuacja wygląda zgoła odwrotnie, ale w tym przypadku... Ba. Teraz tak. Ba. I skaczemy. Ba. To już przedostatnie takie kolce. Jeszcze tylko tutaj. Ba. Tutaj. Uważaj, żeby nie przeslajdować. Byleby go zastrzelić. I niestety on już ma znacznie lepszego cele niż jego kolega wcześniej. Huh, i czas na Nailmana. Nailman, Nailman, Nailman. Huh. Nie znoszę Nailmana z jednego prostego powodu. Przez jakieś 3/4 walki jest on zupełnie podatny na obrażenie. O Jezu, jestem idiotą. Tego się obawiałem. Ba. Na szczęście gwój zniknął odpowiednio szybko. Ba. Dlaczego jest niepodatny na obrażenia? Ponieważ ma swoje cholerną tarczę.
2, 3, 4. Gdzie skoczysz? Daleko stosunkowo. Znaczy, zostaniesz stosunkowo daleko, tak, to jest lepsza opcja. Wszystkie poszły na raz. Dobra, trzeba przejechać. Najlepiej atakować go tak wiele razy, jak się tylko da w danym przejściu. Raz, dwa, trzy, cztery. Opa. Gdzie skoczysz? Daleko. Czyli mogę zostać tu, gdzie jestem. Opa, gwój został tam. Wszystkie na mnie polecą. Im częściej używam swojej tarczy do atakowania nas, tym lepiej. Po prostu walka schodzi o dominę szybciej. O cholera. Hu. Raz, dwa, trzy, cztery. Hu. Ledwo. Zdążę. Udało się. Boże, dzięki Bogu, udało mi się. Ta końcówka była niepotrzebnie niebezpieczna, szczerze mówiąc. Chociaż z drugiej strony może i lepiej, że zostałem tam, gdzie zostałem. Hu. I dzięki Bogu. Otrzymaliśmy jego własną broń, czyli Nail Shield. Tak jak prawie zawsze narzekam na to, że tarcze są okropne. A, i dostaliśmy też Ashjeta, co może się przydać. Tak jak prawie zawsze narzekam na to, że tarcze są okropne i w ogóle, tak... Tarcza Nailmana jest chyba najlepszą bronią w całej grze. Moment. Dobra. Zapisz sobie tutaj. Jakie są jeszcze broni właściwie? Jet Missile rzadko kiedy się przydaje. Tank Arsenal zużywa trochę za dużo amunicji. Glueshot bardziej służy jako sposób przemieszczania się. Broń Yeomana mech. Broń Comet Woman. Dla mnie też jest bardziej sposobem na mobilność. Broń Yeomana ma swoje zastosowania, a broń Trinitymana ma za krótki zasięg. Tak, Nail Shield jest zdecydowanie najlepszą bronią w całej grze. Huh. Tak się jak następny razem zajmiemy się etapem Darkmana. Tak czasu trzymaj ciepło. Cześć. Dziw nas głazy z ziemi. Dobra. Och, świetnie. O tym właśnie marzyłem. Dobra. Huh, jakoś się uda. No bo nie, w tym możemy coś wykonać. Jest po prostu bezpieczniej w ten sposób. Cholera. Au! Kanty! To jest osprasz Trinitymana. O Boże, ta plansza. Dobra. Tutaj uwaga, jak spadamy. Jest ten idiot. Hammer time! Na całe szczęście pozwala on na to, żeby całkiem dużo strzałów nie... To nie miał tam nie trafić. W tą. Prowokując nas... do zetknięcia się z nimi. A nie będą one nagle... jakoś w dziki sposób zmieniać tego. Wow! Wezwałem? What? Ten gwóźdź, który zostaje stroną do góry, zostanie w złym miejscu dla nas, bo wtedy nasze możliwości manewrowania są strasznie ograniczone! Tak jak tutaj. Właśnie! I tego nie znoszę. Nienawidzę cię, Nailmanie. Pa? I gdzie skoczysz? Dobra, trzeba przejechać na tą stronę. Dla własnego bezpieczeństwa. O. Aj! Cholera. Tego da się uniknąć, ale... w nieskończoność, ponieważ używa on swojego Nail Shielda. Aż za często i za długo. Dobra, gdzie skoczy? Na drugi koniec ekranu. Jeżeli chodzi o sam poziom Nailmana, nie jest nim aż tak źle w sumie. Mogłem wielokrotnie narzekać na to, że o mój Boże, co to jest w ogóle, co to za żadna tragedia i... O, zwłaszcza w odtajkach herbalu mi się to wymknęło, ale tak naprawdę to jest bardziej kwestia nauczenia się go. Owszem, zdarzają się miejsca, w których zwyczajnie łatwo jest o pomyłkę manualną. Zwłaszcza w drugiej części poziomu już po Hammermanie, aczkolwiek... nie jest to też nic takiego... co ewidentnie wymaga od nas ludzkiego refleksu, małpiej zręczności, czegokolwiek w tym stylu. Przeciwnicy na ogół też są ustawieni tak, że da się ich pokonać w miarę rozsądnie. Nie mówię, że jest to banalne i oczywiste, ale nie jest to też coś na zasadzie ustawienie przeciwnika 3 metry nad tobą i nie masz jak go zestrzelić, ale musisz go unikać. Niektóre skoki, które trzeba wykonać, takie jak te na początku,
są dość precyzyjne. Aczkolwiek też zostawiają mały, ale margines błędu, co jednak odrobinę się przydaje. Jeżeli chodzi o sam etap, to wydaje mi się, że należy to oceną byłoby 5 na 10. A jeżeli chodzi zaś o przeciwników tych większych, cóż, Hammerman nie jest aż taki cudny nawet, bo unikanie jego motków to kwestia slajdowania w jedną czy w drugą stronę. Po pierwszej walce już będziemy wiedzieć, że należy skoczyć, kiedy on spada na ziemię. Jedynym problemem jest unikanie jego fali uderzeniowej, której po prostu trzeba się nauczyć, że on dwa razy się zamachnie i za trzecim razem fala pójdzie. I jak to będziemy wiedzieć, że wtedy należy przeskoczyć, to ta walka tak naprawdę staje się banalna, to może zbyt mocne określenie, ale bardzo proste. Nailman natomiast... Nailman. Nie wiem do końca jak go ocenić, bo jeżeli gracz zdaje sobie sprawę z tego, jak ta walka działa i naprawdę ją mocno przestudiował, to jest ona w miarę w porządku. Ponieważ można skoczyć się w cztery różne miejsca. Jeżeli stoi na środku, to raz uważać, bo czasami musimy wręcz pod nim przeslajdować. Bo jeżeli wyląduje za blisko nas i jeszcze w dodatku rzuci gwoździe jakoś w okolicy, to może się zdarzyć, że nie będziemy mieli zupełnie miejsca na uniknięcie jego ataków. Co może spowodować taką właśnie myśl u gracza, że przecież tego się nie da uniknąć. To jest niewykonalne. I takie tam, ale to wszystko da się zrobić. Nawet jeżeli z problemami, to się da. Natomiast samo unikanie jego ataków czasami potrafi przysporzyć sporo problemów. Nie jest to nic w porównaniu do Quickmana, czy Slashmana, czy Shadowmana. Aczkolwiek te śrubki spadające z sufitu czasami wydaje się, że nas zwyczajnie w świecie nie trafiły, a jednak. Dużo też zależy od tego, gdzie spadnie ten nieszczęsny gwóźdź, który leży ostrzem do góry. Potrafią być takie sytuacje, że spadną w najmniej odpowiednich miejscach i zwyczajnie nie da się wtedy unikać sensownie jego ataków. A co gorsza, to fakt, że ta walka straszliwie się przeciąga. Może się wydawać, że w sumie te ataki nie są aż takie złe, ale jeżeli możemy go atakować przez jakąś, nie wiem, jedną trzecią walki, nawet jeżeli w takich sytuacjach mamy dość długie okresy, kiedy możemy zwyczajnie stać i strzelać, to wciąż nie usprawiedliwia tego, że mamy po prostu bardzo długą walkę, która się będzie przeciągać i zwiększa to szanse na jakąkolwiek głupią wpadkę. Z tego powodu Neymanowi dałbym w skali 10-punktowej punktów 7. Jego ataki dają się uniknąć, jeżeli je przestudujemy, to są w porządku. Bardzo dużo zależy od tego, jak dokładnie ustawiony jest ten gwóźdź, który spadnie. Podejrzewam, że gdyby nie ten element losowy, to walce spokojnie mógłbym dać jakieś 4 czy 5, ale no właśnie. To jest z tym elementem losowym. Nie jest on do końca od nas zależny. Jeżeli gwóźdź się źle ustawi, to wszystkiego da się dalej uniknąć, ale to staje się wtedy po prostu znacznie trudniejsze. I stąd ocena taka, a nie inna. I cóż, wydaje mi się, że to było na tyle. Żegnam się z wami i do zobaczenia w etapie Tankmana, który powinien pójść trochę lepiej.